Dzień dobry, witam was serdecznie na kolejnym podsumowaniu technologicznych newsów z ostatniego tygodnia. A działo się. Zapraszam do dalszej części materiału po krótkim intro. Oczywiście wiadomo, że w ostatnim tygodniu była premiera Intelu w 12 generacji pamięci DDR5 i PCI Express 5.0 za sprawą Intela i podstawki Z390, ale na ten temat porozmawiam sobie więcej na kanale Technologicznie Zakręceni. Prawdopodobnie materiał pojawić się powinien w okolicach niedzieli na ten temat, a poza tym na kanale Technologicznie Zakręceni od w sumie środy, czyli prawdopodobnie od jutra będą pojawiały się kolejno takie krótsze nieco podcasty niż zazwyczaj tam się pojawiały i będą pojawiały się między innymi o awariach Denuvo i DRM-ów oraz problemów tych właśnie Denuvo z Intelami, jak również awarii serwerów, które uniemożliwiły tak de facto korzystanie z niektórych gier, niestety. Po raz kolejny zabezpieczenia antypirackie utrudniają życie prawdziwym osobom, które zakupiły prawdziwe kopie gry, a nie utrudniają życia piratom. Ja Denuvo miał pomóc twórcom gier, żeby ich gry nie były tak mocno, tak łatwo, tak fajnie piracone, jak do tej pory to miało miejsce. W praktyce okazało się, że piraci sobie szybko poradzili i ogarniają, radzą sobie z Denuvo. A tak de facto Denuvo stwarza większe problemy graczom, którzy zakupili oryginalne kopie gry, niż właśnie piratom. No, ale na szczęście możemy też zauważyć takie trendy, że owszem, Denuvo jest na premierę gier, powiedzmy do iluś tam miesięcy, a potem po cichutku znika zupełnie z plików gry, z folderów i można się cieszyć normalną wersją, taką już bez tego, że tak powiem, uwierzytelniania w sieci, co prawda przez serwery. Będziemy rozmawiali oczywiście też o tym, że Intel czwartej generacji nie będzie miał wsparcia do DirectX 12, ale o tym, tak jak mówię, na Technologicznie Zakręceni. Dodatkowo porozmawiamy o tym, że tanieją procesory Ryzeny, na razie tylko w Stanach, ale mamy nadzieję, że rozleje się to bardziej globalnie. Porozmawiamy również o kradzieży kart EVGA czy EVGA, jak kto tam woli nazywać, jak również o tym, że Sony wynajęło 5 Boeingów 747 do transportów konsol przed świętami do Europy. Oraz powiemy sobie nieco na temat Zenów 3+, czyli ulepszonej architektury Zen 3, takiej de facto dobrej architektury, która naprawdę przysporzyła nam sporo fajnej wydajności za sprawą Ryzenów 5000. A teraz przejdźmy do tego, co w dzisiejszym programie. Facebook, jak się okazuje, będzie chciał zakończyć z rozpoznawaniem twarzy. Oczywiście, niestety, nie skasuje tego wszystkiego, a prawdopodobnie zachowa sobie to do tego swojego, do tej swojej nowej wersji Meta, czyli tego metaversu. Oczywiście mówili oni o tym, że te algorytmy nie zostaną skasowane, bo za dużo na to poświęcili, ale nie będą już więcej wykorzystywane w mediach społecznościowych należące do Marka Zuckerberga, czyli mówię tu o Facebooku, Instagramie oraz o aplikacji WhatsApp. Wiedzieliście, że Windows 11 pozwala naładować baterie w naszych laptopach do powyżej 100%? Według oficjalnego stanowiska Microsoftu jest to tylko błąd graficzny, który pokazuje wyższe naładowanie baterii niż faktycznie jest. Jednakże ja bym się zastanowił, czy jednak to nie jest bardziej zgłoszony problem. I tak faktycznie baterie nie są ładowane powyżej 100%, a właściwie powyżej około 80-90%, ponieważ musimy wiedzieć i pamiętać o tym, że baterie w laptopach, w smartfonach, czy nawet w samochodach nigdy nie są ładowane 100%, ponieważ ładowanie do 100% faktycznej pojemności baterii mogłoby powodować bardzo mocną ich degradację, więc nigdy nie ładuje się baterii do 100%. Zawsze zostawia się ten pewien bufor, żeby te baterie pracowały dłużej, żywotniej, żeby nie były degradowane tak szybko, jakby to było, gdyby było ładowane faktycznie do 100% pojemności ogniwa. W większości przypadków za to dba oprogramowanie, które pilnuje naładowania. A czy czasem Windows 11 nie powoduje jakichś problemów z działaniem tego oprogramowania? Tego nie wiem. To jest tylko taka właśnie też moja dywagacja na ten temat, ponieważ oczywiście może to być faktycznie błąd graficzny Windows i miejmy nadzieję, że tak jest, ponieważ może to prowadzić do szybszej degradacji naszych baterii w naszych laptopach. To, że kryptowaluty są tak, że nie wiem, głównie dla graczy, to wiadomo od dawna. Wiadomo też od dawna, że pojawiają się skamerzy na kryptowaluty, pojawiają się różne kryptowaluty, potem one znikają i tak się wydarzyło ostatnio. Na fali popularności netflixowego serialu Squid Game pojawiła się kryptowaluta, która miała być powiązana z tą serią na Netflixie.
Oczywiście to był jeden wielki skam i niestety twórcy tej kryptowaluty prawdopodobnie wyparowali z, szacunkowo mówione jest, 2 milionami dolarów, które okradli wszystkim inwestorom, którzy zainwestowali w tą kryptowalutę. A popularność tej kryptowaluty była prawdopodobnie powiązana również z tym, że w mainstreamowych mediach, takich jak BBC, były informacje o tym, że kryptowaluta zyskuje bardzo szybko na wartości i ludzie słyszeli, o, kryptowaluta zyskuje na wartości, takie osoby, które no, nie są, powiedzmy sobie, biegłe w kryptowalutach, zainwestowały pieniądze. Tylko jeżeli nie jesteś w czymś biegły, to po co w to inwestujesz? Dowiedz się, zrób research i dopiero wtedy inwestuj. Jeżeli próbujesz inwestować pieniądze, to inwestuj to z głową, prawda? Takie jest moje zdanie na ten temat. Bo kto inwestuje pieniądze w świeżo powstałą kryptowalutę i dopiero na przykład wchodzi w rynek kryptowalut, inwestuje w świeżo powstałą kryptowalutę? No przecież to jest ryzyko samo w sobie. Ja bym tego nigdy nie zrobił, ale no ludzie tak zrobili i niestety stracili spore pieniądze, no 2 miliony dolarów wyparowało. W Wielkiej Brytanii zostały opracowane nowe nośniki danych, które są w stanie zapisywać dane z gęstością 10 tysięcy razy większą niż na nośnikach Blu-ray. Są to nośniki optyczne, które wykorzystują laser podobnie jak nośniki Blu-ray, tylko laser niskoenergetyczny, który jest w stanie zapisywać, tak jak mówiłem, 10 tysięcy razy gęściej dane niż laser Blu-ray do tej pory. Niestety nie wszystko jest takie piękne, bo gdyby tak było, to już byśmy te nośniki pewnie niedługo z nich korzystali, no może nie w domach, ale w centrach danych, w chmurach i tak dalej. Niestety są też spore minusy tych nośników danych, ponieważ zapis 1 GB według moich obliczeń wynosi 83 minuty. Fajne, bo mogą mieć one gigantyczną pojemność, ale niestety prędkość zapisu jest bardzo słaba. Twórcy tego nośnika danych pracują nad tym, aby przyspieszyć prędkość zapisu, ale jeżeli w tym momencie mamy tak słabą, to o ile oni mogą ją przyspieszyć? Mam nadzieję, że jak najwięcej i mam nadzieję, że jak najszybszy będzie ten zapis i odczyt tych danych. Jednakże na razie to jest tylko sfera marzeń. A teraz mały protyp dla firmy Apple. Chcecie więcej zarobić na swoich iPhone'ach? Sprzedajcie iPhone'y z złączem USB typu C. Ponieważ jednemu modelowi udało się zainstalować złącze USB typu C do iPhone'a 10 i osiąga on gigantyczne kwoty na licytacji. W tym momencie mówimy o kwocie 100 tysięcy dolarów za jeden egzemplarz telefonu ze złączem USB typu C. Spekulacje mówią, że kupić to chce ktoś, kto chce albo zarobić na tych złączach, po prostu kupić, zobaczyć jak to działa, jak to jest zrobione i sprzedawać się iPhone z złączem USB typu C w większej ilości, lub zwyczajnie są to zwykłe fejkowe konta, które no, nie mają pokrycia w tym, że ktokolwiek może to kupić tego iPhone'a. Nie wiem jaka jest prawda, sprawa wygląda dość ciekawie, po 100 tysięcy dolarów za iPhone'a ze złączem USB typu C tylko dlatego, że ma złącze USB typu C, moim zdaniem jest to troszeczkę zbyt wygórowana kwota, ale faktycznie może być tak, że ktoś chce po prostu kupić tego iPhone'a, zobaczyć co jest w środku, zobaczyć jak to jest zrobione i sprzedawać po prostu dziesiątki tysięcy iPhone'ów ze złączem USB typu C. Czy w 2023 roku doczekamy się procesorów Apple o 40 rdzeniach? Mamy taką informację, że w 2023 roku mogą pojawić się procesory Apple o 40 rdzeniach. Jeżeli w tym momencie procesory Apple na architekturze M1, a architekturze RM, procesory M1 z 8 czy tam 10 rdzeniami są w stanie w renderowaniu filmów być podobnie szybkie jak Ryzeny 5900X, albo nawet szybsze od nich, czy 5800X, szybsze od nich w laptopach oczywiście mówimy tutaj, no to jeżeli będziemy mieli dostępne 40 rdzeni, no to na pewno mogą być bestie, ale do tego droga jest długa, ponieważ w 2022 roku otrzymamy architekturę M2, oczywiście też procesory ARM na architekturze M2, które będą wykonane w 5 nanometrach, ulepszonym procesie na 5 nanometrów, czyli podobnym jak mamy teraz, tylko że ulepszonym. Dopiero w 2023 roku Apple w ten sposób stanie się pierwszym odbiorcą 3 nanometrowej technologii, 3 nanometrowej litografii od TSMC. W ostatnim kwartale bardzo mocno spadł popyt na laptopy z budżetowymi procesorami. Zaskakujące? Nie. Wszyscy się spodziewali tego, że będzie spadek, ze względu na to, że na początku pandemii wszyscy inwestowali w laptopy z budżetowymi procesorami po to, żeby pracować też tam na Teamsach, na jakichś tam różnych rzeczach, tylko po to kupowali laptopy, żeby obsłużyły tą pracę zdalną. Jednakże wszyscy spodziewali się, że jeżeli wrócimy w miarę do normalności, w miarę do rzeczywistości, czyli do pracy takiej normalnej w biurze, a nie w domach, to zapotrzebowanie na takie tańsze laptopy bardzo mocno spadnie. Ale nikt się nie spodziewał aż takich spadków. Ale czy na pewno? To było tak de facto do przewidzenia. Jeżeli był boom, mocny boom na coś, to musi być mocny dołek. Nie ma innej opcji. Zawsze tak się pojawia i zawsze tak się robi. No, chyba że rynek jest w dalszym ciągu nienasycony i wtedy w dalszym ciągu ciągnięty jest boom. Ale jeżeli nie,
że rynek się przesyci, nasyci, a w tym momencie nawet się przesycił, bo wróciliśmy, sporo osób wróciło do pracy w biurach, więc rynek się przesycił, można było się spodziewać, że nikt nie będzie tego kupował, a na przykład będą woleli na przykład niektórzy zakupić używany laptop za połowę ceny, niż kupować nowy w dwa razy większej cenie. Z tym samym procesorem, ten sam sprzęt. I tym bardziej, że bardzo często te sprzęty nie były mocno wyeksploatowane, bo nie były jakieś tam mocno używane. Były używane zwykłe procedalne, więc teoretycznie nie są one mocno wyeksploatowane. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym materiale. Ja nie będę wiele więcej przedłużał, nie będę was wiele więcej męczył, a mi nie posadzicie już nic innego, jak tylko pięknie z wami pożegnać. Do zobaczenia. Cześć.